Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Ten tutorial przeznaczony jest dla osób początkujących i dotyczy widoku 3D. To dokładnie to okno, w którym teraz mam te dwa napisy. Pokażę może, jakie są opcje związane z tym oknem i co można zrobić, aby ten widok 3D odpowiednio do swoich potrzeb skonfigurować. Wszystko, czego potrzebujemy, to wcisnąć klawisz N i przejść do zakładki z narzędziami, która pojawia się po wciśnięciu tego klawisza. Opcje, które nas interesują, to są opcje zgromadzone na zakładce Display oraz na zakładce View. Teraz mam otwarte tylko te dwie zakładki. No i teraz tak. W zakładce Display mamy ogólną konfigurację dotyczącą tego, w jaki sposób ten nasz widok pokazuje różnego rodzaju obiekty. Dodam sobie kilka obiektów na scenę, aby można było łatwo je od siebie odróżnić. Weźmy sobie jeszcze stożek, na przykład i kulkę, takie trzy różne obiekty. I teraz tak. Jeżeli wybiorę sobie z tego panelu Display checkbox o nazwie Only Render, to wtedy będę widział wszystko, co jest na scenie 3D z wyjątkiem siatki, wszystkie te rzeczy, które będą się renderować. A więc dostaję elegancki podgląd generowany przez OpenGL-a moich obiektów. Mogę także wyłączyć manipulator 3D, który tutaj mam, naciskając ten malutki układ współrzędnych w dolnej części okna. No i teraz mam elegancki podgląd 3D, ale tylko taki, który przypomina render i to jest prawdziwy render OpenGL-owy. Jeżeli wyłączę tę opcję, to odblokowuję wtedy pozostałe opcje, no i mogę teraz mieć różnego rodzaju dodatki. Na przykład mogę włączyć obrysowywanie obiektów zaznaczonych. To jest domyślna opcja, ona jest włączona, a powoduje, że każdy obiekt, który jest zaznaczony, dostaje taki obrys w kolorze pomarańczowym. Jeżeli wyłączę na przykład cieniowanie ścian, tak aby widzieć sam widok siatki za pomocą klawisza Z, to wtedy widzę, że obiekty zaznaczone mają kolor pomarańczowy. Jeżeli wyłączę to outline, to w tym momencie obiekty zaznaczone w widoku ścian nie mają żadnego obrysu. Jedyne, co się w nich pojawia, to jest taka kropeczka. Może to być mylące. Jeżeli włączę sobie opcję All Object Origins, to w tym momencie wszystkie obiekty, które są na scenie, mają pokazywane środki. To znaczy, że pojawiają się w nich te malutkie kropki, na które czasami mówię pestka, co zaproponowali mi zresztą studenci. Dodatkowo, jeżeli będę używał opcji Relationship Lines, to między obiektami mogą pojawić się pewne linie, które określają ich wzajemny związek. Jeżeli na przykład ustawię się w widoku od przodu z lekkim skosem, tak aby nie było widać za wiele siatki, jeden stożek podniosę do góry, a następnie zaparentuję go przez Ctrl-P do klocka, to wtedy między tymi dwoma obiektami istnieje relacja parent. I teraz ojcem, czy też rodzicem tego stożka jest kostka, a więc stożek mogę przesuwać niezależnie, a kostka będzie przesuwana razem ze stożkiem, ponieważ stożek tak jakby trzyma się kostki. Te linie relacji to jest właśnie coś, co włączane jest opcją Relationship Lines. Jeżeli wyłączę tę opcję, linie się nie pojawiają, mimo tego, że relacja nadal pozostaje. Aby skonfigurować sobie widok siatki, należy użyć opcji takich jak Grid Floor X, Y, Z i te suwaki, które są poniżej. Mogę na przykład włączyć sobie oś Z. To jest ta niebieska pionowa linia, która się teraz pojawiła na ekranie. Mogę również wyłączyć siatkę. Jeżeli ona mi przeszkadza do jakichś tam zastosowań, na przykład podczas rzeźbienia, można ją wyłączyć. Mogę włączyć oczywiście również wszystkie trzy osie. Wtedy nie ma żadnej siatki ani osi. Jestem w czystej próżni i mogę także skonfigurować swoją siatkę, jeżeli podam, jakiego ma ona być rozmiaru. Obecnie siatka złożona jest z 16 linii. Mogę tę ilość linii zwiększyć, na przykład robiąc sobie 100 linii. Mogę także zmienić skalę tej siatki, a więc rozciągnąć ją w pionie lub w poziomie. To się może przydać do różnego rodzaju odwzorowań robionych wzdłuż siatki. I mogę także określić ilość podziałów tej siatki. W tym momencie ilość podziałów jest cało widoczna. Muszę się ustawić w widoku jakby wzdłuż osi. I teraz tak, mam takie duże oczka tej siatki. Skala jest 3,6. Jeżeli zrobię skalę 1, to jest naturalna skala dla tej siatki w tym momencie. Jest 100 linii oczywiście, ale w tym przypadku ich nie widać. Jeżeli teraz zmienię ilość subdivisions, to po pewnym powiększeniu zobaczę, że w każdej kratce dużej siedzą 4 małe kratki. Jeżeli subdivision ustawię na 3, to mam siatkę podzieloną na 3 takie małe kratki w każdej osi. Ilość tych podziałów standardowo wynosi 9, co powinno dać mi 10 kratek małych. Zaraz policzymy. 2, 4, 6, 8, 9 i jeszcze 10, przepraszam. I teraz mam 10 małych kratek w dużych kratkach. Ale mogę mieć oczywiście inaczej.
No i teraz pozostałe opcje, które tutaj mam, to już o nich mówiłem kiedyś tam przy jakiejś okazji, mam coś takiego jak shading. Mogę używać cieniowania obiektów, takiego jak multi-texture, single texture, ewentualnie GLSL. W trybie single texture widzę pojedyncze, proste tekstury obiektów. W trybie multi-texture widzę wiele tekstur. Jeżeli jest tekstur na obiekcie wiele, na przykład na każdej ścianie, to każdą z nich zobaczę. Tak samo zobaczę tekstury przenikające się nawzajem, jeżeli dodane zostały w materiale. Jeżeli włączę GLSL, to w tym momencie mam podgląd generowany przez OpenGL-a, ale działa on tylko wtedy, kiedy wybiorę sobie opcję Texture. W tym przypadku widzę również też światło na scenie i to światło jest na scenie pokazywane dynamicznie. Jeżeli dodam jakąś lampę, to wtedy ta lampa oświetla moje obiekty dynamicznie i jest to związane właśnie z tym cieniowaniem GLSL. Włączę może manipulator, aby można było przesuwać tą lampę też troszeczkę inaczej. W tym trybie również działają różnego rodzaju bump mappingi, mapy normalnych, a więc można uzyskać całkiem nieźle wyglądające obiekty. Kolejna opcja, którą warto znać, to jest Textured Solid. Textured Solid pozwala obiekty w trybie Solid, czyli w tym trybie, oglądać z teksturą, która na nie została nałożona. I to także opowiadałem przy okazji teksturowania, więc nie będę teraz do tego wracał. Nową opcją w Blenderze od wersji 2.65, bodajże czy 2.66 jest Matcap. Matcap jest to tak zwany zestaw materiałów, który pozwala mi oglądać obiekty z pewnym dodanym do nich cieniowaniem 3D. Jeżeli teraz kliknę w tę kulkę, to widzę, że ona ma troszeczkę inny wygląd. I to jest właśnie generowane przez tą bibliotekę dodatkowych materiałów cieniujących. Cieniowanie tutaj jest zrobione w domyślnym Blenderze w ten sposób, że w oknie konfiguracji, jeżeli otworzę przez Ctrl-Alt-U, w zakładce System mam do wyboru Solid OpenGL Lights. To są tylko trzy lampy. Mogę ustawić położenie światła każdej z tych lamp. Jeżeli na przykład przesunę troszeczkę tą lampę, to widać, że na stożku zmienia się oświetlenie. Ale to są tylko trzy lampy. Mogą mieć różne barwy oczywiście, więc mogę sobie to wszystko skonfigurować statycznie dla całej sceny. Natomiast gdybym chciał zmienić szybko później takie światła, to muszę zmieniać się w konfiguracji. Dotyczy ta zmiana całego Blendera. Nie jest to zbyt wygodne. Dlatego wprowadzono ten matcap tutaj. Jeżeli teraz wybiorę sobie z tego matcap jakiś inny zestaw kolorów, na przykład ten, to wtedy widzę swoją kulkę inaczej zupełnie oświetloną. Jest to pewna symulacja oświetlenia HDR, które pozwala mi wykryć różnego rodzaju niejednorodności i nieregularności na obiekcie. Jeżeli ustawię sobie cieniowanie na Smooth, dodam Subsurfa na poziomie 2, to wtedy mogę zobaczyć, że ta moja kulka jest idealnie gładka, na przykład tutaj. Przy przekręcaniu nic się na tej kulce absolutnie nie zmienia, ale gdyby gdzieś ta kulka miała jeden wierzchołek delikatnie przesunięty, to wtedy podczas obracania będę widział, że mi się ta powierzchnia odbicia krzywi. I to jest dla mnie informacja o tym, że powierzchnia kulki nie jest idealnie jednorodna, nie jest idealnie gładka. Ma to szczególne znaczenie podczas rzeźbienia. Ok. Mogę także mieć jeszcze opcję, która włącza lub wyłącza renderowanie ścian, które są niewidoczne. Zobaczmy, czy to będzie działało. Podejrzewam, że w tym przypadku tego nie pokażę. A nie, jednak widać. Jeżeli wyłączę renderowanie ścian, które są zwrócone nie w kierunku kamery, to one będą przezroczyste wtedy. Jeżeli wyłączę te opcje, to wtedy jest przeprowadzona pełna analiza widoczności ścian i ściany zwrócone w przeciwnym kierunku niż kamera stają się nieprzezroczyste. Tutaj chodzi o to, że każda z tych ścian ma tak zwany wektor normalny. Ten wektor normalny mogę włączyć na zakładce Mesh Display, która pojawia się tylko w trybie edycji. Jeżeli włączę te normalne, to są te króciutkie niebieskie kreseczki, to są wektory, które określają kierunek powierzchni. Każda powierzchnia ma swój kierunek i te powierzchnie, które są w klocku, są skierowane na zewnątrz. A więc jeżeli widzę taką powierzchnię jakby od tyłu, to ta powierzchnia w przypadku włączenia opcji Backface Cooling staje się przezroczysta. No ale tego typu opcja może przyspieszyć wyświetlanie sceny w przypadku, kiedy mam na tej scenie bardzo wiele różnych obiektów. Wtedy nie jest przeprowadzony pełen test widoczności, a jedynie taki uproszczony. Jeżeli normalna danej powierzchni jest zwrócona w kierunku kamery, no to w tym momencie taka powierzchnia jest pokazywana. W przeciwnym wypadku uznawana jest ona za niewidoczną. Bardzo prosta opcja i może naprawdę nieźle przyspieszyć wyświetlanie wielu obiektów skomplikowanych. Wyłączę na razie i teraz wróćmy może do opcji podstawowych. Jeżeli w widoku display włączę sobie guzik Quad View, to w tym momencie moja scena dzielona jest automatycznie na cztery widoki. Widok po lewej stronie na górze to jest top, później front na dole, right oraz user perisp. I tylko ten widok user perisp mogę obracać. To jest widok najczęściej z mojej kamery. Tylko nie mam teraz wstawionej kamery i na razie jej tutaj nie dodam.
Te widoki mogę sobie przesuwać, oczywiście każdy w osobnej płaszczyźnie i dzięki temu widzieć tak jakby sytuację na bieżąco, jak ona się tutaj zmienia. Można pracować w tym trybie, jeżeli ktoś lubi taki podział. Ja osobiście wolę mieć w jednym oknie wszystko, a przełączyć się do tego widoku można za pomocą tego przycisku. Oczywiście również za pomocą klawisza skrótu, który nazywa się Ctrl-Alt-Q. Ctrl-Alt-Q włącza, wyłącza widok poczwórny. OK. Więc pozostałe opcje, które mam w widoku Quad View, są dosyć ciekawe. Pierwsza opcja to jest Lock. Lock jest to opcja, która blokuje obracanie scen w tych widokach od prawej, z frontu i z góry. Jeżeli wyłączę Lock, mogę w tym momencie obracać te sceny. Normalnie tego nie można zrobić. Jeżeli włączę Lock ponownie, to zostaje ta scena zablokowana i nadal nie mogę jej obrócić, ale jest ona widziana pod pewnym kątem. Tego typu rozwiązanie może się przydać wszystkim tym, którzy pracują w różnych dziwnych orientacjach. Można sobie ustawić orientację na początku, na przykład w tym oknie taką, później w tym oknie jakąś taką, a w tym jeszcze jakąś inną, na przykład taką. I w tych trzech orientacjach po wciśnięciu Lock można spokojnie pracować, przesuwając, nie martwiąc się o to, że coś nam się tutaj przekręci. Dosyć ciekawa opcja i przyznaję, że może spowodować pewne ułatwienie pracy w bardzo skomplikowanych przypadkach. Kolejna opcja to jest Box, ale na początku wrócę do normalnego układu, wciskając toggle Quad View i później wracając do niego. To powoduje reset tych widoków i ustawienie ich znowuż w widoku od góry, od frontu i od prawej strony. Jeżeli teraz mam wciśnięty ten lock, obrotów oczywiście nie mam, ale jeżeli wcisnę box, to w tym momencie synchronizuję przesuwanie obiektów we wszystkich tych trzech widokach. A więc jeżeli będę jeden obiekt przesuwał, to drugi widok będzie mi za tym przesuwaniem nadążał. W związku z tym będę miał zawsze ładnie wyrównane wszystkie linie w tych widokach. Do rysunku technicznego jest to idealna sprawa. I mam także jeszcze jedną opcję, która nazywa się clip. Ta opcja powoduje, że przesuwając się w jednym widoku, mogę przyciąć widok troszeczkę inny. Proszę zobaczyć, teraz pojawiła się taka ciemnoszara strefa. Jeżeli będę przesuwał swoje obiekty do brzegu tej strefy, to widać, że w pewnym momencie z okna wychodzę jakby tymi obiektami. To powoduje, że te obiekty będą się chowały, będą się obcinały. I widać to tutaj na przykładzie tej kulki na przykład. OK? Można uzyskać tego typu efekt. Akurat w pionie teraz to nie działa, działa to przesuwanie od prawej strony. Więc od frontu, jeżeli wychodzę poza swoje okno widziane z góry, to w tym momencie obcinam obiekty. Jest to opcja, która pozwala zobaczyć środek tych obiektów, ewentualnie ich jakąś drugą stronę, która tutaj byłaby niedostępna. Całkiem przyjemna rzecz. Dobra, wyłączam teraz tę opcję, aby wrócić do normalnych ustawień i to jest wszystko, co można powiedzieć o tej zakładce Display. Teraz przejdźmy do zakładki, która nazywa się View. View jest to zakładka określająca opcje związane z wyświetlaniem widoku 3D, czyli po prostu z tym, co mam na ekranie, ale te opcje dotyczą pewnego rodzaju ustawień tylko, a konkretnie dotyczą ustawień kamery, która patrzy teraz na tą moją scenę. Tej kamery oczywiście na scenie nie widać, ona nie jest wstawiona w żaden obiekt, nie jest to coś, co mogę przesunąć, ale jest to tak czy inaczej pewien widok, który mogę sobie zdefiniować. Pierwszą opcją w tej zakładce to jest soczewka. Lens to soczewki i mam soczewki o ogniskowej 35 mm. Jeżeli tę ogniskową zmienię, to będę miał możliwość zrobienia pewnego zooma, ewentualnie zbliżenia tej sceny 3D, którą oglądam, ponieważ zmienia się ogniskowa kamery, przez którą na tą scenę patrzę. Standardowo jest 35 i taką wartość zostawię, ale jeżeli ktoś potrzebuje szerszego kontekstu, to będzie miał w widoku perspektywy okazję zobaczyć, jak wygląda szeroki kąt. Jeżeli zrobię bardzo szeroki kąt i przybliżę się do sceny, to wtedy będę miał bardzo silne deformacje tej sceny i będzie widać, że to rzeczywiście jest kamera szerokokątna. W ten sposób mogę sobie oglądać scenę w innych ustawieniach. Ustawię na powrót 35. Nawiasem mówiąc, 35 mm jest to standardowy rozmiar taśmy filmowej, począwszy chyba od roku 1909, czy któregoś, trzeba na wiki sobie sprawdzić. OK, mamy teraz następną opcję, która nazywa się Lock to Object i związane z tą opcją działaniem jest także Lock to Cursor oraz Lock Camera to View. Lock to Object jest to opcja, która powoduje, że dany obiekt, który znajduje się na scenie, zostaje zablokowany względem mojego okna i nie przesuwa się w tym oknie. Jeżeli na przykład mam zaznaczoną kulkę i tą kulkę wybiorę, to jest kulka, która nazywa się Sphere 01, to w tym momencie kulka zostaje wycentrowana w moim widoku i nie mogę jej przesuwać. Wciskam teraz
klawisze, które powodują przesuwanie, czyli Shift i kółko myszy, i nie następuje przesunięcie scen. Nastąpiła jej totalna blokada. Teraz ten obiekt jest zablokowany w tym miejscu i nie można go ruszyć. Natomiast kamera jest na ten obiekt skierowana i wszystko, co robię ze sceną, obraca się dookoła tego obiektu. Ten obiekt jest jakby przypięty teraz. Więc to jest właśnie Lock Camera to View. Jeżeli usunę tę opcję, naciskając X, w tym momencie następuje odblokowanie obiektu, mogę go przesuwać i kamera rotuje wokół jakiegoś punktu na ekranie. Nawiasem mówiąc, jeżeli chciałbym, aby ten obiekt, który zaznaczę, wycentrował się i żeby obrót sceny następował wokół zaznaczonego obiektu, to mogę w konfiguracji włączyć na zakładce Interface coś takiego jak Rotate Around Selection. Jest to opcja, która powoduje, że zawsze obracam scenę dookoła zaznaczonego obiektu. Warto też sobie włączyć Zoom to Mouse Position, na przykład Global Pivot, Camera Parent Lock i inne rzeczy, które tu mam, ale o tym mówiłem w konfiguracji dawno temu, bo już prawie rok, więc wracajmy teraz do tematu. Jeżeli wezmę sobie teraz Lock to Cursor, to jest opcja podobna do tego blokowania obiektu. Jeżeli wcisnę checkbox, to w tym momencie mam kursor w centrum mojego obrazu, no i kamera rotuje, czy też obraca scenę dookoła kursora. Jeżeli kliknę kursorem teraz, czy też lewym klawiszem myszy w inne miejsce, to kursor ten, który tam się pojawi, zostanie znowuż przesunięty do początku układów współrzędnych, czy też raczej do środka tego okna i znowuż będę miał wycentrowanie sceny troszeczkę w innym miejscu. Widać, że klikam i to zmienia mi położenie kursora, więc mogę klikając przestawić się w pobliże obiektu, który chcę oglądać. W ten sposób, metodą prób i błędów, kilkoma przybliżeniami mam tą kostkę teraz wycentrowaną. Ale jest to obrót sceny dookoła kursora 3D, ni mniej, ni więcej. Ostatnia opcja to jest Lock Camera to View. Aby działała, należy mieć na scenie wstawioną kamerę, a więc dodam kamerę. Ta kamera jest teraz w pudełku, więc ją wyjmę z tego pudełka, odsunę troszeczkę. Jeżeli teraz wybiorę opcję Lock Camera to View, to nic się pozornie nie zmienia. Aby ta opcja działała, ale aby było widoczne jej działanie, należy być w widoku z kamery, a więc wcisnę 0 na klawiaturze numerycznej, przełączę się do widoku kamery, no i teraz wcisnę Lock Camera to View. Pozornie znowuż nic się nie zmieniło, z tym, że kamera dostała teraz taką przerywaną obwódkę. Jeżeli teraz będę obracał sceną, to kamera pozostanie nieruchoma. Będę mógł obserwować swoją całą scenę w blenderze, tak jak to robię normalnie podczas pracy, mogę robić zoomy, czy też najazdy kółkiem myszy i tak dalej. Natomiast kamera pozostaje przyszyta, czy też przypięta do ekranu i nie zmienia swojego położenia. Jednak to niezmienianie położenia kamery na ekranie związane jest tylko z położeniem w oknie. Natomiast kamera przez cały czas, gdy przesuwam scenę, zmienia swoje położenie na scenie w trójwymiarze. Położenie kamery się zmienia. Możemy nawet zobaczyć, jak się zmienia. Jeżeli teraz przesuwam scenę, proszę zobaczyć, zmieniają się współrzędne tutaj, a współrzędne pokazują mi położenie, obroty i skalę mojego zaznaczonego obiektu, którym teraz właśnie jest kamera. Więc kamera cały czas tutaj zmienia swoją lokalizację. Jest to jeden ze sposobów jej ustawiania. Jest to Lock Camera to View. OK, wyłączę teraz tę opcję. Kamera została w nowym położeniu pozostawiona, ale już nie ma tego ściegu, który ją przyszywał do ekranu. Teraz można wyjść z tego widoku, odsunąć się i normalnie z tym widokiem dalej na scenie pracować. Jest jeszcze jeden klawisz, który się może przydać. Jeżeli mam jakiś bardzo długi obiekt, na przykład tą kostkę wezmę sobie, przeskaluję, żeby była bardzo, bardzo długa i chciałbym pracować, powiedzmy sobie, z jakimś elementem na końcu, to trudno jest ten koniec nieraz ustawić. Czasami też są problemy z zoomem, ze zbliżeniem się do takiego dużego obiektu i wszystko to można naprawić naciskając na klawiaturze numerycznej kropkę. Kropka centruje obraz z zaznaczonym obiektem w środku tego obrazu i jednocześnie zmienia skalę widoku, także mogę kółkiem myszy dostać się w pobliże nawet bardzo dużych obiektów. Trzeba pamiętać, kropka na klawiaturze numerycznej, przydatny skrót. Mam teraz w oknie 3D kolejne opcje, które warto omówić. To jest taka opcja jak Clip. Clip jest to nic innego jak tylko obcinanie. I to jest parametr, który pozwala mi obcinać obiekty do pewnej odległości. Jeżeli ustawię sobie na przykład Clip na 100, to proszę zobaczyć, że tej wielkiej siatki już miejscami nie widać, zwłaszcza tam pod koniec ekranu. Tam jest mniej więcej 100 jednostek blendera od punktu, w którym teraz patrzę na siatkę. Jeżeli zwiększę ten obszar obcinania, to mogę swoją siatkę zobaczyć i również gdybym miał jakieś bardzo duże obiekty, to mogę te obiekty również sobie w całości wyświetlić, gdyby się nie mieściły. Standardowa wartość end to jest 1000. Można oczywiście wpisać więcej. Start określa, odkąd zaczynam widzieć scenę, więc jeżeli ten start będę odsuwał, to spowoduje, że w pewnym momencie scena zacznie znikać z przodu i będzie to pusta przestrzeń. Tego typu obcinanie może się przydać wtedy, kiedy mam na przykład całe miasto widoczne gdzieś tam albo jakiś bardzo skomplikowany obiekt i chciałbym widzieć tylko pewną przestrzeń w tym obiekcie.
Jeżeli wtedy ustawię sobie odpowiednie obcinanie, to mogę mieć wycinek mojej sceny. Jeszcze muszę troszeczkę zmniejszyć. O teraz. Teraz mam wycinek sceny i ten wycinek sceny w pewnej odległości od kamery zawsze widzę. Przydatna rzecz, chociaż bardzo rzadko wykorzystywana. Ustawmy teraz start na 0, end na 1000, aby było standardowo. Kolejną opcją, którą warto znać, jest opcja tymczasowego ukrycia części widoku. Wiemy, że jeżeli mamy kilka obiektów, to niektóre z tych obiektów można ukryć naciskając klawisz H, ale to nie jest w tym przypadku opcja. Czasami chciałbym mieć możliwość ukrycia pewnego fragmentu obiektu albo fragmentu kilku obiektów. Istnieje na to sposób, jest to sposób mało znany, ale można go później zacząć wykorzystywać. No, wystarczy nacisnąć klawisz Alt B. Jeżeli wcisnę Alt B, natychmiast pojawia się wskaźnik włosowy. Jeżeli wtedy narysuję prostokąt, to ten prostokąt będzie ograniczał mój obszar widoczności obiektów i to będzie w widoku 3D. A więc wszystkie obiekty, które w ten sposób zaznaczyłem, będą widoczne tylko częściowo. Tak jak widać tutaj, mam przeciętą kulkę, mogę ją zaznaczyć, mogę pracować z edycją tych obiektów bez żadnego problemu, ale nie mogę zaznaczyć na przykład niektórych części, ponieważ części wierzchołków na przykład nie widzę. Sprytna rzecz i Alt B pozwala mi ograniczyć znacznie ilość wyświetlanych obiektów do takiego tymczasowego wycinka. Aby wyjść z tego trybu, należy nacisnąć ponownie klawisze Alt B. Mamy także jeszcze jedną opcję, która wiąże się z czymś takim właśnie, jak przed chwilą pokazałem, czyli z takim jakby borderem, z taką ramką, która ogranicza widoczność. To jest ten parametr tutaj, render border. Render border w przypadku włączenia go w scenie 3D normalnie pokazuje mi tutaj taką czerwonawą ramkę, którą wcześniej narysowałem. Gdyby jej nie było, można użyć kombinacji Ctrl B i narysować sobie taką ramkę w innym miejscu. Jak widać, on w normalnym trybie, tam gdzie mam wybrany Blender render, nie jest w ogóle widoczny. Nic się tutaj szczególnego nie dzieje. To dlatego, że ta opcja nie działa w internalu, nie działa w Blender render. Aby działała, muszę wybrać Cycles. Na początku wyłączę tę opcję. Wybiorę sobie Cycles Render i ustawię się w widoku obrazu renderowanego. Jak widać jest tutaj strasznie jasno, ponieważ nie definiowałem żadnych sensownych ustawień świata. Mogę dodać nowy świat, dla tego świata dodam szybko jakąś teksturę typu Sky. No i zobaczymy co teraz. Dodam jeszcze jakiś plane, aby można było go rozciągnąć i mieć chociaż troszeczkę więcej cienia. Zobaczymy czy to coś da. No, nie za bardzo, ale niech już będzie. Jeżeli teraz taką scenę w Cycles chciałbym ograniczyć, to mogę użyć właśnie tego render border. Wciskam render border i natychmiast pojawia się mój stary prostokąt i tylko to, co jest w tym prostokącie, renderuje się w Cycles. Mogę oczywiście scenę obracać bez żadnego problemu i podgląd mam na żywo tego fragmentu, który znajduje się wewnątrz prostokąta. A więc ogranicza to ilość niezbędnych punktów do wyrenderowania przez Cycles, jednocześnie przyspiesza mi ten podgląd. Co jest super opcją i wbrew pozorom często można z takiej opcji korzystać. Istnieje jeszcze inny sposób na ograniczenie tego, co widać w podglądzie przez Cycles. Wyłączę teraz ten render border. Jeżeli spojrzę przez kamerę, którą mam na scenie, to mogę również w przypadku tej kamery ograniczyć widoczność tego, co będzie się renderowało. Znowuż wciskam Ctrl B i rysuję prostokątem jakąś część obrazu, z tym, że ten render border teraz jest wyłączony. To, co teraz widzę, to jest podgląd tego, co widzi kamera i tylko w widoku kamery ten podgląd będzie ograniczony. Jeżeli wyjdę z widoku kamery, to widzę natychmiast całą scenę renderowaną. Powrót do kamery pozwala mi zobaczyć ten render border w kamerze. A więc kamera w pewien sposób tutaj ma własną konfigurację tej ramki. Jeżeli ją włączę, to mogę ją mieć także normalnie po staremu w widoku 3D. I to są dwie różne ramki. Jeżeli tutaj ustawię sobie widok w pionie, to w kamerze mam zupełnie inny kształt tego widoku. Bardzo przydatne opcje. Aby z kamery wyłączyć teraz ten widok ograniczający, muszę nacisnąć Ctrl B i obrysować całą kamerę, a wtedy uzyskuję wyłączenie tej opcji i kamera już jest dostępna do renderowania również z obszarami poza widzialnym obszarem renderingu. Jeżeli wyłączę render border, to jest jeszcze jedna opcja, o której warto wiedzieć. Na zakładce render mam tutaj opcję border. Jeżeli tę opcję włączę, wtedy właśnie ograniczam borderem renderowanie do widoku tylko z kamery. I wtedy właśnie Ctrl B pozwala mi ograniczyć obszar do renderowania do jakiegoś wybranego wcześniej obszaru. Jeżeli tę opcję wyłączę, natychmiast wracam z powrotem do renderowania całości. Warto o tym wiedzieć. I to jest generalnie rzecz biorąc wszystko, co można powiedzieć o konfiguracji widoku 3D w Blenderze.
Mam nadzieję, że kilka informacji było tutaj przydatnych. No i najciekawszą z nich być może jest właśnie ten słynny Alt-B, który pozwala pokazać tylko część obiektów. Super sprawa. Polecam używaniu, a w razie jakichś pytań lub wątpliwości proszę o komentarze. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.